Ten Janek Witek też miał humory, wiesz, że jak nie z mojej strony, to że ona, a ona, wiesz, go okradła i gówno z tamtej strony wynika. W końcu przyjechała i spała w drzwiach, wiesz, tu, gdzie są buty. Janek Witek ją tutaj, wiesz, pomiatał, że ona spała w butach. Potem jak szedł w nocy na pety, mówi: wiedźmo, nie kupiłaś mi papierosów, wypierdalać mi tu spod drzwi, bo ja idę pety zbierać o 12 w nocy na ulicę. I ona taka trzęsąca się usiadła tutaj na moim łóżku. Ja mówię: spokój się, zaraz przyjdzie, nazbiera tych petów, będzie, tylko że widzisz, jak nie miałaś tych 10 złotych, czy nawet 6 odruskich, żeby kupić, no to trudno, no to Janek Witek za papierosy to można za gardło chwycić, bo to wiesz, jak to pija, potrzebuje alkoholu, a ten, co pali papierosy, to nie daj Boże, jeszcze dobrze, że ten Mareczek chociaż, wiesz, nie pali. Słuchaj, a co mnie to chodzi? To jest jego problem, co on sobie położy na talerz. No. Czy paczkę papierosów, czy kanapki, czy albaczkę, ja mu powiedziałam. Markowi, słuchaj, to ty dokonujesz wyboru, co ty sobie włożysz do garka, co ty sobie położysz na talerz i nikt za ciebie nie zmieni decyzji, bo to są decyzje twoje. Co ty będziesz jadł, ty będziesz postawić sobie na talerz, ja wiem, czy piwo, czy flaszki, czy cokolwiek, ja wiem, to jest twoja sprawa. Oczywiście, że tak, bo tutaj Janek Witek rzut, ja na patelnię rzuciłam te wszystkie takie pety, co pozbierane i do internetu pokazałam. Proszę państwa, to jest jedzenie Maćka, to jest jedzenie Janka. No wiesz, to na lotnisku, co ty byłaś, co on przyszedł, wiesz, na kawę. A ja się nie domyślałam, że tam można kawę zrobić. Potem zaczęłam sięgać, wiesz, sobie robiłam kawę, wiesz. No. Myślę, że no. No, ale tak jak ci powiedziałam, właśnie włącznie Mareczka. No. I Mareczkowi możesz powiedzieć, że Dawid do niego nie przyjdzie już. I nie chcę z nim utrzymywać kontaktu, bo on ma swoje życie. A niby dlaczego miałby Dawid przyjść? Przecież on ma pracę, on tylko z tobą przychodził, jak żeście się tak troszeczkę włóczyły, no to wiadomo. Ale jak on teraz ma pracę i nawet nie ma czasu, po co miałaby się jakieś bagaże przynosić Mareczkowi? Przecież ten Mareczek, słuchaj, przyniesie to, chce jeszcze więcej, chce jeszcze tamto, żeby się temu doniosła, a że mu się należy. Jak on tutaj dzwoni, to jemu 200 zł trzeba. Jak tutaj dzwoni, to jemu 250 trzeba, wiesz. On tutaj nie prosi tak szebrząc, tylko wymagając, wiesz. No to słuchaj, ja mu przyniosłem to jedzenie unijne, nie? No ja wiem, no. I? No to jak mu przyniosłam, to jeszcze było mu mało jedzenia, bo przyniosłam przykładowo tam olej, przyniosłam mu makarony, tam różne rzeczy, nie? No. Ja, a on mówi, bo ja dwie te torby dźwigałam, bo taka ciężka była, rozumów. No. A on mówi, że jeszcze to powinnam przyjść, to ja chyba ci kurwa w dupie przewracało. A co to myślę, że jestem wielbłądem, że będę dźwigała? Właśnie. Ja mówię, a jakie z tego mam korzyści? Ja przyjdę przykładowo coś wiem, ja mówię, swoje żałosne przyprawy, ja mówię, nawet się jeść nie chcę, bo ja mówię, taką łaskę robisz, ja mówię, z jedzeniem, nie dość, że przyniosę te kurde tyle jak przyprawić. Ja mówię, na kój ty się nadajesz na takiego kucharza, jak ty nie używasz podstawowych polskich przypraw do kuchni. Tylko jakieś takie ostre, wiesz, ja ci coś powiem. Ale nie każdy, ale wiesz, jak nie każdy to ostre przyprawy lubi. Ja mówię, tak, no ten wiecie, Gomułka to już jak te przyprawy jadł, to Gomułka by wykitował. Słuchaj, ale kiedyś ja pamiętam od tych bonifraktów, to tam ludzie przynosili i tam Mareczkowi się kapło, takie makarony były. Mareczek tym pogardzał, a potem zaczął się pytać, a gdzie są te makarony? A gdzie są te makarony? Ja mówię, widzisz, makaron to jest makaron. Jak nie masz nic, to i makaron jest czymś. I potem już od tych bonifratrów już chciał te makarony, to wszystko i więcej od ciebie też. Chciał te makarony i to wszystko. I jemu ciągle tych makaronów było mało. Ja mówię, dlaczego ci tobie tych makaronów jest mało, jak ty kiedyś tym gardziłeś? Ja to bardzo dokładnie pamiętam. Bo on jak pomyślał, że to jest, wiesz, od bonifratrów, że z jakiegoś klasztoru, że to przecież normalnie to jest Unia Europejska, prawda? No, a ty się jemu nie dajesz makaronu, co tyle ci dałam, nie? Nie, coś ty, myśmy to dawno zjadły, jeszcze wczoraj tą kaszkę, ta Litka jeszcze posmakowała tej kaszki, mówi, jakie to pyszna kaszka. I tu rano jeszcze w garku zostało i ona tak podskubuje, bo wiesz, pyszna kaszka, słuchaj, bo ja cztery paczki wrzuciłam, wiesz, no garka, żeby zakręciłam i to inomik, chociaż ona dość długo się gotowała. I tak, żeby podrosła. A jaką kaszkę, to malinową? Nie, takie cztery paczki były, taka co do mięsa jest, do mięsa. Malinowa to, wiesz, podejrzewam, że to, wiesz, bo to trzeba z mlekiem, to z tym, taka do mięsa, cztery paczki były, czy sześć? A, ja wiem. No, w pudełeczku, jak proszek do prania. Bardzo fajne. Ta kaszka malinowa,
zapisać. No. To ją zalewasz mlekiem. Tak. Zasypujesz mlekiem. Do piekarki malinowej, po to ci dałam mleko w proszku, no, żebyś mógł zjeść tą kaskę. Tak, czyli... on to zje... Ale słuchaj, to jest to mleko z tego proszku, tak? No. Bo ja nic nie będę kupować, ja nie lubię mleka kupować, bo ja zaraz dostanę sraczki. Ale jak jest w proszku, to ja może to jakoś tak podgrzać, nie? Nie. Gorącą. Posłuchaj, no, zagotujesz wodę, tak? Nie? I rozpuścisz. Nie, nie, poczekaj, ale ona nie może być zagotowana, ona musi być gorąca, żeby trochę przesugła, rozumiem, bo się zważy, no, no. Nie, bo się może zważyć i jak ona przestygnie trochę, no, to no, wtedy pan wsypiesz ilość łyżek mleka sobie do smaku, nie? Tak. Tu masz plamkę, ty pan najesz i wtedy masz mleko, nie? No, i do tej kaski. I później do tego mleka, przykładowo jak masz tam miseczkę, ty pójdziesz łyżeczka i paczkę, nie? O, no to już wiem, no, to proste jest i to jest bardzo smaczne, bo to malinowe będzie, tylko że wiesz, ja się boję, żeby nie było za słodkie i tak dalej, ale wiesz, ta baba, to ona uwielbia słodkie, jak ona tutaj ten postawił. Ale słuchaj, no, ta kaczka nie jest słodka, bo ja ją jadłam, ona jest dobra. I ona ma tam takie różne źródła, różnych takich dodatków, nie? No. Dlatego ci przyniosłam, bo to jest taka kaszka, że zjesz na śniadanie i to jest kreśliwe, rozumiesz? Tak. No i to mleko, tak jak ci powiedziałam, zalewasz gorącą wodą i później do tej gorącej, jak już zalejesz, wymieszasz mleko, wrzucasz kaskę i przykładowo wymieszasz po stoi 3 minut i najlepiej jak ten pojemnik, czy tam talerz, cokolwiek robisz, jego nakryć, nie? Drugim talerzem czy coś i wtedy po prostu ci ta kaszka napęcznieje i wtedy normalnie siadasz i jesz. Tylko żeby za dużo nie sypać, bo wtedy będzie za gęsto, rozumiesz? Tak, oczywiście, te gluty będą się skleić. O no, tylko tak, żeby przykładowo łyżeczki na proporcje mleka tam wszystko pisze. No, widzisz, to ja już mam teraz ten obraz przeciętny, jak to. Więc ja myślę, wiesz, mleko, najgorzej z tym mlekiem, bo ja czasami bez mleka lubię, ale jak to tak do tej wody mleka, a potem do tego kaszki, to wtedy tak, No, i po tym mleku nie dostajesz biegunki, dlatego, że to jest mleko dla dzieci, nie? No, no, a wiesz, że to mleko z Unii Europejskiej w tych takich paczkach kwadratowych, to wiesz, jak wypiła mi się szklankę czy coś, to sraczki dostawałam, wiesz. A to ty, słuchaj, nawet jak takie będziesz miał mleko, to sobie w domu je przegotuj. No, tak, oczywiście. I wtedy przegotowamy, to nie dostajesz biegunki. No, bo to był z organizmu, jeden może się napić mleka z kartonu, drugi nie, nie? No. Ja to widzisz, Unia Europejska raz pomaga, a raz to szkodzi. Jednak powinni to mleko przygotowywać. Butą, znaczy nie, to mleko to ty sam sobie musisz przygotować. A słuchaj, Ewka, gdzie ty jesteś w domu, tam? No, w domu jestem. Aha, w domu i tam sobie glindzisz. A Dawidek, do której przyjdzie? W nocy pewnie. A, Dawid przyjdzie późno. Późno. O 23. O Maryjo! No to gdzieś w takim barku, jak prawie na lotnisku tam mają podobie, czy coś? W restauracji pracuję. Aha, to ciężka praca. No w kuchni, no nie jest łatwa praca, ale są pieniądze, nie? No, oczywiście. Z czegoś trzeba żyć, nie? No z czegoś trzeba żyć, oczywiście. No wiesz, ale ma taką pracę, że pasuje, ty mu przykładowo na 12 idzie, rozumiesz? No. Pracuje do 23, no ale też mają pieniądze. Później na konto pieniądze wpływają, nie? No tak, oczywiście, no. Nic za to nie ma, nie? No, i Mareczek się wścieka pewnie, że tutaj komuś na konto, a jemu nie wpływają na konto. No i Mareczek się denerwuje, że Dawid nie pije, wiesz o co chodzi, nie? No, bo tak to jest. Bo wtedy by miał sponsora do picia. Ale słuchaj, jak Dawid przychodził ze mną, to Dawid miał pieniądze, bo Dawid normalnie pracował, rozumiesz? No. I kupował Mareczkowi jedzenie i nieraz wydawał stówę, rozumiesz? No. Wtedy kupował ze sobie zakupów i wyobraź sobie Mareczkowi, my byliśmy w jeden czy w dwa dni, jedzenie zostało, a jak mieliśmy przyjść, to on zaraz mówił na warunki, co mamy przynieść mu do jedzenia. No. I na okrągło, kiedy przyszliśmy, to zawsze herbata, cukier. No, a to ile może tej herbaty, ile może tego cukru? No dobra, ja mu mogę przynieść, ale nie przesadzajmy za każdym razem, że ja, wiesz, jestem u niego przykładowo dzień czy dwa, nie? No.
i że ja mu będę przynosiła przykładowo 2 kilogramy cukru za każdym razem i on cukier zużyje i później mówi, że ja ten cukier zużyłam. No tak, to on na ten cukier to jest łasy, tu przy mnie w sklepie 2 kilo kupił. Ja mówię, czemu nie 6 kilo, tylko 2 kilo cukru? On na początku myślał, że ja mu kupię cukru i jeżeli mu nie kupiłam cukru, to on sam ostentacyjnie kupił 2 kilo cukru. A ja mówię, czemu nie 6 kilo cukru, tylko 2 kilo cukru? No to ty, takie kupił jakieś czarne te jagody, takie, które były niesmaczne, słuchaj, i tutaj nawet były powidła, dał mi słoiczek, więc wcale nie były słodkie, myśmy tu nie miały w jakimś momencie, bo tu wojna była, tej herbaty to zrobiłyśmy to, ale to nie było słodkie i takie ciągle coś nie tak, ciągle coś nie tak. Nie bierz tego od Mareczka w ogóle, bo to jest obrzydliwe. No. On, jak będziesz, słuchaj, jak będziesz chciał... Tak, on nogami chodzi po tych czereśniach i w ogóle tam w tej wannie, co tam... Słuchaj, jak będziesz chciał powidła, to ja ci mogę przynieść powidła śliwkowych twoich, rozumiesz? Nie lubię, wiesz, ale najwyżej zamiast herbaty dla odkręcenia sytuacji, że cały czas po 4 herbaty robię mocne, widziałaś sama, to czasem może i te powidła od czasu do czasu, ale wiesz, ja mocną herbatę piję, bo mi to trawi, rozumiesz? Jakbym miała coś... I dlaczego ja mam dobre trawienie? Bo ja mocną herbatę, taka Bernadeta tu przychodziła z Rogerem, oni się już rozwiedli, to ona u mnie tutaj się nauczyła pić mocną herbatę po 4. No ale teraz ani ten Roger nie przychodzi, ani ta Bernadeta, bo potrafili od 2 w nocy przychodzić, tu Janek Witek jeszcze krzyczał hasło, jakie do bramki i kupa śmiechu, bo ja mówię, Jaśku, daj święty spokój, musimy spać. I jeszcze ten Roger od 2 w nocy tutaj potrzebny. No ale ta Bernadeta dzięki mnie nauczyła się pić po 4 herbaty, czyli takie mocne herbaty, piłyśmy najbardziej dobrze na tym wyszłyśmy, bo mamy dobre Ewa trawienie. Ale wiesz co, są tabletki też na trawienie takie, że weźmiesz, bo to coś się po prostu w żołądku produkuje za dużo soków żołądkowych, wiesz? Ja wiem, ale ty też takie cuda wierzę, że tabletka. Tabletka to też ma chemię, wiesz, taką, no różne są tabletki. Ale słuchaj, ja przykładowo kiedyś brałam tabletki, też miałam problemy z żołądkiem, nie? No. I brałam tabletki na trawienie i wyobraź sobie mi przeszło, czyli się uregulował stolec, rozumiesz?